okazuje się, że to Białegostoku czy innych ludzi całkiem nie ma. Bardzo dużo Żydków jest. Nawet pod muzeum, proszę Państwa, Polin, to bardzo dużo i z Niemiec, po niemiecku mówią, bo ten niemiecki, bo ten żydowski język to tak jak niemiecki. No, także wiecie Państwo. Ani Marcinka Paszkę dzisiaj nie było z Anglo-Ameryki Białystok, no bo ich powstanie warszawskie nie interesuje. Ich interesuje Egipt. Żebracy chodzą, gapią się. Za usta się trzymają. Marcinek Paszkę po co miałby tu przyjeżdżać, proszę Państwa, do Warszawy, do Polski, a także tu Polska wystała się dzisiaj od 17 do 17.01. No, kaszląca przecież Państwo nawet słyszą. Rechodówki kaszlą. Rechodówki wystały się dziś od 17 do 17.01. Ale w sumie są niezadowoleni. No wiecie Państwo co? Jak dzisiaj tym autobusem nie mogłyśmy na to święto Straży Pożarnej dojechać na ten stadion, proszę Państwa, Polonii. To jest skandal, żeby w ogóle nie jechało, ale jak to złośliwie zamurowało, w jedną stronę nie jechało, a tylko w drugą wracało. Także ten przystanek zbudowany przy hotelu Victoria naprzeciwko Galerii Zachęta tutaj przy pomniku nieznanego żołnierza w Warszawie, proszę Państwa, pełno ludzi przychodziło, się wściekało, pluło. No, także wiecie Państwo, no nie ma świadków Jehowy, co? Żebraków 100. Prawosławnej ani jednej osoby nie ma. Od świadków Jehowy ani jednej. Ewangelików też nie ma, no bo oni Biblię wyrzucają do śmietnika w systemie tych naszych, proszę Państwa, Żydków, no i katolików. Nie chcą czytać, nie chcą. I prawdą jest to, jak to Irysia podkreślała, że przecież Jezus był Żydem i to Żydzi go zabili. Ja mówię, słuchaj, Arysia, jak będziesz tak gadała, to i ty cegiełkę do tego przykładasz, jak będziesz zgadzała się z tymi Żydkami. To i ty cegiełkę do tego przykładasz. No, Rysiu nasza kochana, i ty cegiełkę przykładasz. Zresztą był taki człowiek, pisarz, który powiedział, że gdyby Jezus żył w XX wieku, no bo w XX wieku on to pisał, to jeszcze raz by Jezusa zabili. Dlaczego Jezus ukazał się drugi raz? Nie tu w Polsce, u tych Żmij, tylko w Ameryce. Państwo zobaczą, jak stoją dziady i kaszlą. No przecież nie prawosławne, ani od świadków Jehowy pod budkami nie stoją, ani od ewangelików nie stoją, bo czytają Biblię. No świadkowie Jehowy to mają 5 zebrań, a chyba są zajęci czytaniem Biblii, studiowaniem. A tu w Rechodówkach raz strasznie się rechodówczą, a raz strasznie dziady kaszlą.